Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam hotel Sentido Lycus Beach w Turcji, w którym właśnie jestem, a w zasadzie dzisiaj kończę swój pobyt. Być może ten film się przyda Wam, jeżeli będziecie planowali wybór właśnie tego hotelu. Tak więc postaram się Wam pokazać jak najwięcej miejsc odnośnie tego hotelu. Włączę szeroki kąt. I od czego się zaczyna hotel? Hotel się zaczyna od bramy wjazdowej, szlaban, ochrona. I tutaj busem dojeżdżamy, jeżeli na jakieś wycieczki jeździmy, czy też przyjeżdżamy do hotelu z lotniska. Hotel na początku wygląda w ten sposób. I całość, otoczenie tutaj basenów, dojście do plaży jest zasłonięte. Tak więc, tak jak tu widzicie, Sentido Lycus Beach. I po kolei Wam pokażę wszystko, jak to wygląda. Gdy już autobus nas, że tak powiem, wysadził, to idziemy tutaj w dół i wejdziemy do głównego wejścia, recepcji, lobby i postaram się Wam pokazać takie najistotniejsze punkty w zakresie tego hotelu. Oczywiście w zależności jaki typ pokoju będziemy mieli wybrany, wykupiony, to tak też będziemy zameldowani. Widok z tego hotelu może być, tak jak tutaj widzicie, Lycus Beach Hotel, 5 gwiazdek. Albo na stronę, o tutaj, tak jakby placu, albo z drugiej strony na stronę plaży i basenów, albo też po boku też są różne pokoje. Dobra, tutaj można sobie usiąść, jeżeli ktoś ma ochotę. Jest bardzo ciepło w Turcji, duża wilgotność powietrza. Fajny hotel, wszystko blisko i po wejściu pierwsze co widzimy, klimatyzowane mocno. O, tutaj mamy lobby, to jest optyczny jakiś punkt, tu można się wody napić, jeżeli ktoś ma ochotę. O, w tym miejscu ciasteczka, szczególnie to jest istotne na początku, jeżeli mamy chwilę czasu do rezerwacji pokoju. I tutaj jest taka jakby klatka schodowa, czy też schody, w zależności od piętra, ale z nich rzadko korzystamy, głównie jeździmy windami, które też się tu znajdują. Tutaj przy wejściu jest recepcja hotelu i stąd udajemy się już po zarezerwowaniu pokoju do naszego pokoju. Ja Wam zaprezentuję pokój, który myśmy dostali i nie zmieniałem go, bo jest bardzo blisko recepcji i nawet nam odpowiadał, bo jest dosyć duży. Chociaż co ciekawe, jak widzicie, jest oznaczenie dla osób niepełnosprawnych. Tak więc trochę nas to zdziwiło, ale najpierw zerknęliśmy na pokój, czy nam odpowiada. Czy jest w miarę cicho, czy jest wszystko ok. Bo chcieliśmy na początku zmienić, ale odechciało nam się. Dlaczego? Bo pokój ten, który akurat mamy, dla nas był naprawdę bardzo spoko. Bo blisko wszędzie, całe wyposażenie ok. O, tu przy okazji taki patent. Jeśli byście chcieli karty ze sobą wziąć, no to można włożyć sobie tutaj kawałek papierka, zresztą obsługa nam to pokazała. I prąd w pokoju będzie cały czas, szczególnie gdy chcemy naładować na przykład telefon komórkowy. Z czego składa się akurat ten pokój, w którym tu jesteśmy, 701? Przedpokoik, szafa, safe. Jak obsługiwać safe, chyba każdy wie, czyli mamy go zaprezentowane obsługę przez obsługę, która nas doprowadzi do pokoju, ale ogólnie wpisujemy na przykład czterocyfrowy kod, jaki chcemy i na przykład, nie wiem, 4 dwójki, jak jest oczywiście otwarty, zamykamy i dajemy lock 4 dwójki. W tym momencie zamyka się i już. No i teraz, żeby oczywiście go otworzyć, 4 dwójki i się otwiera. To jest dosyć prosta rzecz, więc tutaj nie ma cudów. My już z niego nie będziemy korzystać, bo dzisiaj się z pokoju wymordowujemy. Na początku dostaliśmy jedną kartę, ale jeżeli jedna karta to dla Was za mało do otwierania drzwi, to warto podejść sobie do recepcji i poprosić o drugą. Jeżeli chodzi o opaski, takie żółte dla dorosłych i czerwone są dla dzieci. Dobra, to jest szczególnie istotne, jeżeli chodzi o nalewanie drinków przez obsługę w różnych barach, żeby wiedzieli, że dla dzieci oczywiście z alkoholem nie wolno. No i są różne elementy w tym pokoju dla osób niepełnosprawnych, oczywiście dla nas nie były potrzebne. A dlaczego zdecydowaliśmy się zostać w tym pokoju? Bo ten pokój jest dosyć przestronny. Widzieliśmy inne z widokiem na morze,
I może fajnie, że jest widok na morze, ale jest tam troszeczkę gwarniej i, co bardzo istotne, pokoje są jakby troszeczkę mniejsze. A tutaj, otwórzmy sobie w dół klik, a tutaj mamy ciszę i spokój. Na pierwszy rzut oka myślałem, o kiepsko, tak na boku, to idę zamienić, ale po chwili, po zobaczeniu innych pokoi, stwierdziliśmy, że tu mamy ciszę, spokój i będzie to dobre, szczególnie wieczorem, czy też gdy śpimy. Tak więc jest tutaj sporo miejsca, można usiąść, ale my w Turcji w ogóle tutaj nie siedzimy, bo jest po prostu tak ciepło i taka wilgotność powietrza, że gdy idziemy do pokoju, to w tym momencie skupiamy się tak naprawdę na umyciu się, położeniu się do łóżka i spać, no bo większość czasu spędzamy jednak czy na plaży, czy na basenie, czy też jakaś wycieczka, na przykład do Side, czy też w inne miejsca. Tak więc tutaj mamy balkonik, krzesełko, stoliczki, łóżka bardzo wygodne, chociaż poduszki trochę twardsze niż w domu mam, więc nie było na początku wygodnie, ale już po drugim dniu nie było problemu. Klimatyzacja oczywiście, telewizor. Nie ma tutaj żadnego systemu typu Netflix, jest telewizor z telewizją, jest oczywiście HDMI i USB, jest tutaj też dostęp do sieci Wi-Fi, więc jeżeli chcielibyście skorzystać z jakichś multimediów takich jak Netflix i tym podobne, to trzeba ze sobą wziąć jakiś osprzęt. Szklaneczki, czajniczek, herbatka, wyposażenie w lodówce, to były jakieś wody, codziennie uzupełniane, jakieś Fanta, Cola, coś takiego. Więc tutaj z tym w ogóle nie było żadnego problemu, kosz na śmieci, tak się to prezentuje, czysto, bardzo przyjemnie, klimatyzację sterujemy z pilota bardzo wygodnie jak chcemy, na noc polecam korzystać z opcji E, ekonomii, najciszej pracuje i fajnie się śpi, ale to jest oczywiście, każdy sobie ustali jak chce, to jest chyba jasne dla każdego, kto sobie podróżuje. My już jesteśmy po kilku dniach tutaj na wakacjach w Turcji, w tym hotelu. I naprawdę jesteśmy zadowoleni. Jeżeli coś mi się przypomni, to wam powiem. Jeżeli chodzi o łazienkę, jako że ten pokój jest dla osób niepełnosprawnych, to ta łazienka jest po prostu większa. Wybaczcie, już tutaj ręczniki, ale ręczniki położone na podłodze są do wzięcia przez obsługę i wymianę. Dla nas już to nie jest istotne, bo dzisiaj w sumie za pół godziny do luggage room, czyli takiego pokoju, gdzie zostawiamy walizki, tam odłożymy i zdamy pokój. Tak więc prysznic. Tu jest, jak widzicie, są niektóre elementy dla osób niepełnosprawnych, ale oczywiście nie trzeba z tego korzystać. Tak więc my pokoju nie zmienialiśmy, w ogóle nawet o to nie wnioskowaliśmy, bo jest tu po prostu przestrzennie i przyjemnie i cicho. Tak więc tak to wygląda w przypadku pokoju 701. Chyba wszystko wam powiedziałem. Ok, wyłączmy oświetlenie. Ok, myślę, że z pokoju możemy się udać dalej. Ja sobie zerknę, która godzina jest, 11:31, w związku z czym mam 29 minut, żeby zdać pokój, bo tutaj jest do godziny 12:00 się zdaje pokój. O, ciach. Więc kartę zabieram i idę wam pokazać coś więcej. Oczywiście drzwi się blokują i przykładamy kartę, gdy chcemy sobie otworzyć pokój. Co dalej? Tu są różne korytarze, taki tip dla was. Taka rada, przy takich stoliczkach często są tam dodatkowe, na przykład wody mineralne, codziennie są uzupełniane, 1,5-litrowa woda, ale gdybyście potrzebowali papier toaletowy, czy też wodę, to często pod takimi stoliczkami na piętrach są i można sobie wziąć, nie powinno być z tym najmniejszego problemu, gdyby zabrakło. Ok, to jest winda dla obsługi, więc tutaj z tej nie korzystamy. Tutaj mamy taki pokój luggage room przy recepcji i tutaj możemy zostawić nasze torby, gdy na przykład jeszcze mamy czas do odjazdu z hotelu na lotnisku. Co dalej? Tutaj mamy informacje o zarządzających tym hotelem. Różne informacje kierunkowe, w którym miejscu, gdzie się udać. Tutaj mamy mocno klimatyzowane pomieszczenia, bardzo przyjemnie można sobie wypocząć i tutaj są windy, z których można korzystać w zależności, na którym piętrze mamy swój pokój, swój apartament tak naprawdę. Ok, tak więc mój pokój widzieliśmy, recepcja, już sporo tu widzimy, można sobie usiąść wygodnie. Tu sobie też można zamówić jakiegoś drinka, jakąś herbatkę, kto jak oczywiście woli. Czyściutko, przyjemnie. Dobra, zejdźmy sobie teraz o jedno piętro niżej, oczywiście można skorzystać z windy. Ale myślę, że nie ma takiej potrzeby.
zejdźmy sobie w dół. Co jeszcze na terenie hotelu? Tutaj jest kilka punktów takich jak punkt, gdzie można kupić papierosy, jeśli ktoś by potrzebował, jakieś lody, jakieś chipsy, jakieś płyny do opalania, torby i tak dalej, jakieś ubrania. Tu można zrobić sobie jakieś fryzury. Ja z tego oczywiście nie korzystam, ale może dzieciaki czy ktoś z waszych bliskich będzie chciał. Tu jest infoboard, jeśli jakieś informacje was interesują na temat wyjazdu z hotelu i tak dalej, to albo tutaj, albo wystarczy na recepcję podejść i tam jest taki segregator, w którym są informacje o wyjazdach z nazwiskami i tam możemy dokładnie zobaczyć, o której jest wyjazd z hotelu i tak dalej. Tutaj w tej parterowej części jest toaleta. Jeżeli na przykład chcemy skorzystać wewnętrznie w hotelu, a nie iść do pokoju, to z tej toalety można sobie tu korzystać. Co jeszcze tu mamy? Tutaj mamy spa and wellness, tu możemy skorzystać z różnych opcji masażu i tak dalej, ale też możemy wziąć ręczniki takie na plażę, czy takie ręczniki, które zabiera się na przykład na basen. Tak więc tutaj są ręczniki też do wzięcia. Tutaj mamy główną restaurację, z której możemy skorzystać. Teraz jest zamknięta, już śniadanie zjedliśmy. Duża restauracja, klimatyzowana, jedzenia bardzo dużo, obsługa dba o czystość, nie ma z tym najmniejszego problemu. Co dalej? Tutaj też są dodatkowe informacje. Jedną rzecz, którą mogliby tutaj w hotelu wprowadzić, jako że gości z Polski jest dosyć dużo, to, że mogłyby być informacje w języku polskim. Dla mnie nie stanowi to żadnego problemu, ale myślę, że jeżeli są języki innych krajów, których goście przyjeżdżają, to nie powinno być najmniejszego problemu. Tu jest informacja o rozrywkach odnośnie hotelu, kto je prowadzi, czyli łatwo rozpoznać te osoby, które prowadzą różne gry, czy to w wodzie, czy to przy basenie, czy też w różnych miejscach, z godzinami rozpisane, jakie rozrywki będą miały miejsce. Tu jakiś showtime, czyli jakieś większe pokazy, o której godzinie, co i jak. Tutaj mamy panią doktor, jeżeli ktoś sobie coś skaleczy, coś się stanie, to tutaj można podejść, cały czas ona jest. Tutaj mamy taki punkt foto, niemal cały czas czynny, pan wykonuje zdjęcia. Można sobie zrobić zdjęcie na przykład z papugą, albo w dowolnym miejscu, profesjonalne zdjęcie, jeżeli ktoś ma taką oczywiście ochotę. Dobra. Co tu jeszcze? Tu jeszcze jest taki basen kryty, ale to jest właśnie z tego wellness and spa, czyli możemy tam skorzystać i skorzystać z takiego basenu. Co tu widzimy? To jest ta główna restauracja na tym poziomie. Basen dla maluchów i tam jest basen już taki 1,50 m, a teraz trwa jakiś fitness, jak widzicie. I co do zjeżdżalni tutaj na terenie tego hotelu, to są dwie. Jedna taka rainbow, szersza, dwie osoby mogą zjeżdżać i taka, jak tutaj widzicie, jedna rynna, niewielka, niebieska. Oraz dodatkowo tutaj mamy dla dzieciaków takie kilka małych zjeżdżalni. Zanim wam pokażę dalszą część hotelu, czyli tutaj ten basen i pójdziemy na plażę i tak dalej, to tutaj wam pokażę o takiej jednej rzeczy, że gdy wychodzimy z hotelu, o tak wygląda od strony basenowej i strony jakby morza, plaży, to sobie idziemy tutaj i jest takie jakby ukryte małe miejsce z takim sobie jacuzzi. Tu trzeba uważać na te płytki. Gdy mamy dzieciaki, czy też nawet sami chodzimy, zalecam chodzić tylko i wyłącznie w klapkach. Przez pobyt tutaj około tygodniowy tyle dzieciaków, ile tu się wywróciło, i nie tylko dzieciaków, osoby starsze także, szczególnie na tych brązowych płytkach, które tutaj widzicie, to zapewniam was, że ta pomoc lekarska tej pani doktor tu była częsta, ale sporo dzieciaków walnęło głową gdzieś tam, nie wiem, jakieś takie nieszczęśliwe są te płytki, szczególnie te brązowe. Wystarczy trochę wody, szczególnie jak na zjeżdżalniach jest czas, kiedy się zjeżdża, jest mokro i naprawdę dosyć często tutaj ktoś się wywraca. Nie widziałem nikogo, kto szedł w klapkach, żeby się wywracał. No i tutaj z tyłu hotelu, jak widzicie, jest jacuzzi, z którego można sobie skorzystać, jeśli jest taka ochota. Oczywiście w różnych godzinach, w zależności od informacji, które są przekazywane, czyli w takich przedziałach godzinowych można skorzystać sobie z jacuzzi. Dlaczego to tak przyjemne? Ano dlatego, że tam jest bardzo chłodna, przyjemna woda. A niektórzy po prostu tego chcą. Dobra, wszystko jest tutaj często sprzątane. Jeśli ktoś pali papierosy, popielniczki. Co mogę powiedzieć o tym hotelu takiego ogólnie? Czysty hotel, bardzo zadbany, bardzo dużo obsługi, muzyka, przyjemnie. To jest taki hotel w moim przekonaniu rodzinny.
Tam jest taki pingwin, jak ktoś chciałby się na przykład odświeżyć chłodną wodą, no to jest taki prysznic fajny. Ten basen tutaj dla małych dzieciaków, on jest bardziej oblegany troszeczkę później, jesteśmy świeżo jakby po śniadaniu. I tutaj leżaczków pełno dookoła, basen ma 1,50 m, więc spokojnie pozwala na pływanie, na takie swobodne nurkowanie, na jakieś gry z piłkami, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o ten mostek, to ten mostek to jest taka swoista pułapka, bo w momencie, kiedy ktoś przechodzi przez ten mostek i jest suchy, to bardzo często na tej zjeżdżalni u góry czekają jacyś młodzieńcy i zjeżdżają i opryskują kogoś, kto jest na tym mostku, tak więc to taka uwaga. A druga sprawa, on jest trochę śliski, szczególnie na tych brązowych kafelkach, jeśli mamy mokre nogi. Tak więc jeszcze raz powtarzam, z dzieciakami czy sami chodźcie zawsze w jakichś klapkach takich basenowych, żeby po prostu się nie ślizgać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Tak to wygląda w koło, tak wygląda hotel, tak wyglądają tutaj leżaczki, tam jest główna restauracja i teraz pójdziemy sobie do snack baru. Tam w górnej części przy basenie jest coś takiego jak snack bar i tam w godzinach, nie pamiętam, chyba 11 do 16 można sobie zjeść jakiegoś hamburgera, takie dla dzieci bardziej, taki fast food. Oczywiście zawsze przy basenach warto przeczytać regulacje na temat danego basenu, co jest zabronione, na przykład wskakiwanie na głowę do wody. To jest dosyć istotne. Dlaczego? Ano dlatego i w jakich godzinach jest oczywiście czynny, nie? Jest tu? Jest. Od 7 do 18. Dlaczego to jest tak ważne? Ano dlatego, że ktoś może akurat pod wodą sobie pływać, nurkować tak delikatnie, a ktoś mu może na plecy wskoczyć. W związku z czym warto, aby przestrzegać tych właśnie ustaleń, żeby komuś krzywdy nie zrobić. Tutaj mamy taki bar przy basenach. Tutaj częściej różne napoje bierzemy, alkoholowe i niealkoholowe. Chodźmy, teraz pokażę wam ten snack bar. On jest chyba jeszcze nieczynny, albo jest już czynny, ale przynajmniej sobie zobaczycie co jak. Jeszcze raz podkreślam, ostatni raz, że tu jest po prostu ślisko. W związku z czym, jak dzieciaki idą gdzieś, niech zakładają klapki, a na pewno nie biegają. Ale widziałem ludzi, którzy naprawdę spokojnie szli i się po prostu wywracali. Dobra, tutaj mamy coś takiego jak snack bar i w tym snack barze sobie jemy różne smakołyki, napoje mamy, ale nie wynosimy stąd żadnego jedzenia i picia. Tak więc w tym miejscu sobie po prostu idziemy coś przekąsić, odpocząć, zjeść. Są robione hamburgerki, różne, tu bierzemy sobie talerz, są różne smakołyki, jakieś sałateczki, frytki. To są takie istotne rzeczy, szczególnie dla dzieciaków, bo sobie przychodzą podjeść, jakieś kurczaczki, jak widzicie. Tak więc jakieś krążki cebulowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj są różne napoje, woda, jakieś napoje. Chyba można kawę też zrobić, ja kawę nie robiłem, herbatę. Tak więc w zależności kto co sobie chce. A tam są przygotowane różne hamburgerki. Jak oczywiście potrzebujemy, to sobie stajemy. Pani wstaje i robi różnego rodzaju jedzenie, które możemy sobie potem przekąsić, siadając wygodnie w zacienionym miejscu blisko basenu. My najczęściej byliśmy ułożeni tutaj, w tej części, na leżaczkach. Dlaczego? No bo te dzieciaki i my dosyć często się po prostu tutaj schładzamy. Tak jak tu widzicie, blisko wszystko. Nie jest to wielki obiekt, w związku z czym nie ma problemu. Bar jest też bliziutko. A teraz pójdziemy sobie z tej części, gdzie najczęściej przebywamy, w stronę morza. Do baru myślę, że nie muszę specjalnie podchodzić, wam pokazywać co tam jest. Tam po prostu siedzimy, pijemy sobie coś. Tam są też organizowane różne gry, w darta się gra, można sok jakiś kupić. Większość różnych alkoholowych i niealkoholowych napojów jest bezpłatna. Ewentualnie jakieś na specjalne życzenie drinki, czy też jakieś soczki takie z cytrusów, no to za dodatkowe pieniążki można sobie oczywiście kupić. Co do samego obiektu, obiekt nie jest duży, tutaj mamy nawet kort tenisowy. Ja akurat nie gram w tenisa, może kiedyś zacznę, może ktoś mnie nauczy kiedyś. Chociaż wydaje się, że to nie jest jakieś trudne, ale na pewno nie jest też nie wymagające. Na pewno wymaga też kondycji.
jest kosz i jest, a tu jest chyba drugi, czy nie? Nie, tylko z jednej strony jest kosz i można sobie w tenisa pograć. Ja nie jestem zwolennikiem, tak więc póki co to nie dla mnie. Co dalej? Tutaj obok tego baru przy basenach są organizowane różne takie zajęcia dla znacznie młodszych dzieciaków, jakieś kreskówki, jakieś tam właśnie rysowanie, jakieś coś przez obsługę rozrywki, czyli te osoby, które wam pokazywałem na tej tablicy przed chwileczką. Tędy tym chodniczkiem brązowym idziemy sobie w stronę morza, a ja jeszcze zanim tam pójdę, tu wam pokażę takie różne miejsca zacienione drzewami, gdzie można po prostu się zrelaksować czytając książkę, jeśli komuś to odpowiada. Czyli są różne hamaczki, można się też oczywiście na trawie rozłożyć. Tutaj showtime, tutaj są realizowane różne pokazy, tańce na żywo, więc ławeczki, głównie oczywiście wieczorem, więc tu jest tak dosyć ciekawie wieczorem. Niemal codziennie jest coś organizowane. Są różne takie miejsca, które można otoczyć sobie tutaj tymi firankami czy zasłonami i można się tam na przykład spotkać, porozmawiać sobie w takim bardziej spokojnym miejscu. Zobaczcie, przyjemnie, fajnie. Tu też jest taki mały bar, gdzie można sobie nalać coś do picia. Bardzo przyjemnie, zobaczcie, relaksacyjnie. Hotel nie jest wielki, nawet bym powiedział nie jest duży, ale ma jakby wszystko upchane, to znaczy wszystko jest. I dla dorosłych, i dla młodzieży, i dla dzieciaków. I przestrzeń jest różnorodna, czy to leżakowa, czy to taka zielona, czy w różnych miejscach różne typy, że tak powiem, do wypoczynku, czy to właśnie hamak, czy to jakieś ławeczki. No, tam jest stół do ping-ponga, można sobie w ping-ponga pograć. Tutaj jest taki mały plac zabaw dla znacznie mniejszych dzieci, które mogą na przykład sobie tutaj, czy ta się pochuśtać na huśtawkach, czy pozjeżdżać na takich zjeżdżalniach, jak widzicie. Więc jest to fajnie tutaj zorganizowane. Wszystko jest sprawne, wszystko jest czyste i wszystko jest po prostu ok. Tu jakieś króliczki, więc jak dzieciaki lubią zwierzątka, to mogą sobie tutaj pooglądać. Więc to też jest taka mała atrakcja, szczególnie dla mniejszych dzieciaków. Tu jest jakiś żółw, zobaczcie. Tu jest ta przestrzeń właśnie dla mniejszych dzieciaków. Playground. No i troszeczkę żałuję, że te wszystkie opisy, które tutaj są, nie ma tu języka polskiego. Myślę, że dobrze by było, żeby takie opisy były, bo nie każdy włada językiem angielskim, szczególnie dzieciaki. Oczywiście większość z nich może nie czyta tych wszystkich opisów, ale też skoro są goście hotelowi z Polski, to nie powinno być żadnego problemu, żeby te opisy, te tablice zrobić w różnych językach, szczególnie tych językach krajów, w których goście są tutaj zapraszani. Ok, zbliżamy się teraz do strefy plażowej. Tutaj przy plaży, gdy się tutaj dostajemy, tutaj mamy cztery prysznice na nogi, szczególnie jak wrócimy z plaży, żebyśmy się opłukali ze słonej wody, to tutaj jest miejsce do tego właśnie, żeby się dokładnie opłukać. Są przebieralnie i bardzo, bardzo dużo leżaków, tak więc dla nikogo nie zabraknie. Informacja o temperaturze teraz jest 36 stopni Celsjusza i 48% wilgotności, bardzo mało, wczoraj było około 68%. To czuć, człowiek się po prostu poci od samego stania, naprawdę. Sentido, Lixus Beach. Chodźmy dalej. Tak więc leżaków bardzo dużo. Tutaj mamy przejście taką drewnianą kładką. I zaletą tutaj w tym miejscu jest też to, że są wszystkie sporty motorowodne. Czy to parasailing, czy też jetty, czy te takie skutery wodne, czy też jazda na bananie, jak ktoś oczywiście lubi. Więc wygodnie. Wszystko za darmo oczywiście jest, to znaczy nie płacimy za żadne leżaki. Tam mamy różne właśnie sporty motorowodne. Nie płacimy za leżaki, za parasole. To wszystko jest w cenie. Jeżeli oczywiście chce ktoś skorzystać, to sobie korzysta.
morze cieplutkie. A ja lubię ciepłą wodę, więc morze jest cieplutkie. W basenach też woda jest, mógłbym powiedzieć, cieplutka. Więc jak ktoś lubi bardzo ciepłą wodę, to tutaj w Turcji, w tym hotelu będzie naprawdę bardzo zadowolony. Ja nie lubię chłodnej wody, ja lubię ciepłą wodę, więc morze w Turcji oraz woda w basenach dla mnie bomba. Po prostu super. No i tutaj widzimy już jeden ze sportów. Znaczy, to może nie jest sport, ale atrakcja. Jazda na bananie. Oczywiście z czasem przyspieszy i pewnie pospadają wszyscy, albo i nie. Czy podchodzić do wody? No nie będę podchodził do wody. Jest łagodne zejście. Albo podejdę, bo oczywiście chcecie wszystko widzieć, więc podchodzę. Tutaj mamy informacje odnośnie bezpieczeństwa. Plaża jest super. Nie trzeba wchodzić w tych, w jakichś tam klapkach wodnych, czy tam jakichś bucikach. Tutaj troszeczkę kamyczków jest, a potem jest łagodne zejście i otoczona przestrzeń. Więc żadna tutaj łódź nie wpływa. Jest bardzo szeroka plaża. Można sobie przejść w każdą stronę, to nie ma problemu żadnego. Tutaj jest ta plaża Sentido, Lycus Beach, ratownik. Tutaj widzimy parasailingi, czyli latanie na takim ciągniętym przez motorówkę na linie, takim balonie. No to nie jest balon, tylko raczej spadochron jakby. I z dwie lub trzy osoby mogą sobie taką atrakcję zażyczyć. A dookoła latających zazwyczaj lata koło dron, który nagrywa film. O, i tu go widać. Zobaczcie, tu jest dron. I ten dron nagrywa pamiątkę właśnie z tej atrakcji. Tak więc bardzo przyjemna plaża. Bardzo fajne zejścia, nawet dla osób tu niepełnosprawnych. Dla dzieci można się trzymać rurki, tam dalej także. Można też dojść do końca, potem fajny zachód słońca na prawą część wybrzeża. Fajna sprawa. Szczególnie jeszcze raz podkreślam, dla osób, które lubią ciepłą wodę w morzu, to tutaj w Turcji ta woda jest naprawdę bardzo, bardzo ciepła i przyjemna. Chodźmy dalej, czyli plażę mamy już opanowaną. Tutaj są też organizowane mecze w siatkówkę. Przychodzi najpierw obsługa, spryskuje piasek wodą, tak żeby było przyjemnie, żeby nie parzył, bo jest naprawdę gorący, temperatura jest tutaj wysoka, jak widzieliście. No i to, co trzeba się do tego przyzwyczaić w Turcji, to jest duża wilgotność powietrza, w związku z czym naprawdę tutaj można się pocić i dobrze mieć bardzo wygodne ubrania, jakieś koszulki przewiewne, lniane, czy też po prostu dziurkowane, pikowane, różne takie jakieś. Dlaczego? No właśnie z powodu tej dużej wilgotności. Jeszcze nie byłem w Turcji nigdy, ale w żadnym kraju jeszcze się tak nie pociłem jak tutaj. No i po skorzystaniu z prysznica wracamy sobie spokojnie w stronę basenową, bo zauważyłem przynajmniej coś takiego, że najczęściej ludzie są usadowieni przy basenie, bo tam najczęściej są z dzieciakami. To jest hotel moim zdaniem taki rodzinny, w związku z czym dużo tutaj dzieci, gwarnie, ale osobom, które oczywiście tutaj przyjeżdżają, to nie przeszkadza, bo po to się jeździ. Jak ktoś chce hotel tylko dla dorosłych, cichutko, to wybiera inne hotele. Tak więc tak się to prezentuje. W sumie mógłbym kończyć już film, bo większość rzeczy już wiecie, ale chcę pójść jeszcze jakby w drugą stronę, żeby wam pokazać inny punkt widzenia. O, tutaj widzicie, wszędzie są oznaczenia, śmietniki. Warto czasem obsłudze, gdy wam szczególnie jakby usługuje, to znaczy przynosi jakieś napoje i tak dalej, jeśli nie macie z tym problemu, no to oczywiście wrzucić tam jakiegoś euro, dwa czy coś takiego. To już jest kwestia indywidualna, więc ja się do tego nie odnoszę. Tutaj bar. I ten bar najczęściej był przez nas używany z uwagi na to, że przy basenie, czy jesteśmy, czy gdzieś, to zawsze po jakiegoś drinka sobie wskoczymy. I to jest takie właśnie idealne miejsce. Pokażę wam też jeszcze toalety przy barze. Tu jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie.
można sobie zamawiać różne drinki. A tutaj są dodatkowo płatne różne usługi, czy to shisha, czy to właśnie jakieś soczki wyciskane świeżo dla dzieciaków. Są tutaj jeszcze coś takiego jak toalety, tu jest damska przy basenie, tam dalej jest z drugiej strony hello, tam zaraz obok jest męska, wszystko przy basenie, więc o, tutaj zjeżdżalnia jest czynna w różnych godzinach, zaraz wam pokażę, 10 do 11.30 i 15 do 16.30 ta zjeżdżalnia jest tu czynna i toaleta męska, no to tutaj kabiny, pisuary. I co jeszcze wam mogę pokazać? Chyba tyle. O, tutaj różne fitnessy są. Tak więc ludzie się bawią, wypoczywają. I tyle wam mogę pokazać. Mam nadzieję, że mój film dosyć szczegółowy wam się przyda. Jeśli mielibyście jakieś pytania odnośnie tego hotelu, śmiało pytajcie. Wydaje mi się, że większość rzeczy wiem. Jeżeli będzie dzień, w którym wyjeżdżacie i jeszcze chcecie parę godzin dłużej być w pokoju, to my pytaliśmy o taką opcję. To pan w recepcji powiedział, że nie ma w ogóle takiej opcji w żadnym pokoju. Trzeba zdać sobie na przykład torby tam do luggage room i korzystać normalnie z hotelu aż do momentu przyjazdu autobusu po oczywiście gości hotelowych. Tak więc to taka ciekawostka. Więc ja idę zdać pokój, oddać karty, bagaże tam do luggage room tego pokoju, gdzie dajemy bagaże. I to by było na tyle. I czekamy oczywiście potem na autobus i jedziemy na lotnisko i lecimy do Polski. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, mam nadzieję, że mój film będzie dla was przydatny. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!